Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale na moim kanale, tym razem materiale stosunkowo nietypowym, ponieważ nie będziemy mówić o żadnym filmie, książce, serialu, komiksie, o niczym z tych rzeczy, a o pewnej inicjatywie, na którą wpadli pewni polscy fani Gwiezdnych Wojen, dokładnie cosplayerzy, mniej lub bardziej wam znani. Oczywiście zapewne wiecie już zarówno z moich mediów społecznościowych, ponieważ w momencie, kiedy to nagrywam, na pewno też wrzucę zarówno na Instagramie, jak i na Facebooku pewne informacje na ten temat, więc będziecie to wszystko tutaj oczywiście widzieć. Chodzi tutaj o pewien kalendarz z cosplayerami, który jest pewną inicjatywą związaną z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Ja tutaj ten kalendarz mam, jest on tutaj w tym miejscu, w takiej paczce. Ja go sobie teraz otworzę właśnie tutaj przy was i zobaczycie też, jak on wygląda. Ja sam zresztą zobaczę, jak on wygląda właśnie przy was. Mamy kalendarz, tak się on prezentuje. No więc może na początku o samej inicjatywie i później też pokażę, jak on dokładnie i mniej więcej wygląda, chociaż też już na pewno na tę chwilę widzicie jakieś mniejsze lub większe przybitki. Otóż inicjatorką tej właśnie inicjatywy jest Zuza, którą możecie znać z Instagrama Zuz of Jacku. Jeśli nie znacie, koniecznie wejście. Zuza robi naprawdę bardzo fajne projekty kostiumowe. Możecie ją znać jako Rayli, czy jako Scarlet Witch, czy ostatnio też jako Yennefer. Często się kręci po konwentach, zarówno w Łodzi, jak i innych niełódzkich konwentach. No ponadto tutaj oczywiście w tym kalendarzu mamy też innych cosplayerów. Poza samą Zuzą mamy kilkoro innych twórców kostiumów, zarówno tych zrzeszonych, jak i niezrzeszonych. I co mam tutaj na myśli? Zarówno tych z 501 Legionu, jak i Rebel Legionu, ale też i takich, którzy nie przynależą do żadnych organizacji związanych z Disneyem czy z Lucasfilmem. Dlatego jest to, myślę, dosyć fajna rzecz. Przede wszystkim taki kalendarz będziecie mogli też kupić. Będziecie mogli, a nawet już możecie go kupować, na Allegro. Gdzieś tutaj na dole powinien się znaleźć link. I zachęcam, ponieważ wszystkie środki, które zostaną zgromadzone przy sprzedaży właśnie tego kalendarza, będą przeznaczone na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. A zatem jeśli kupicie ten kalendarz i ozdobicie nim swoją ścianę na kolejny rok, to przy okazji te 30 zł bodajże, czy 35 wpłynie na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zatem jest to naprawdę, myślę, dosyć fajna i dosyć sprawiedliwa rzecz, ponieważ możecie pomóc i przy okazji też będzie mieli dosyć fajną rzecz w swojej kolekcji. I myślę, że dosyć unikatową, ponieważ, no nie oszukujmy się, no kto ma taki kalendarz, tak na dobrą sprawę, jak nie te osoby, które go kupią. No a sam kalendarz, no jest, myślę, dosyć fajny. Kogo jeszcze mamy? O! Tych panów i tą panią po środku też znam. I Tilnar oraz Filip i Kacper. Chyba wszystko było robione na MF-ku, bo na MF-ku całą trójkę po raz ostatni spotkałem. Piotrka jako Anakina wraz z Padmę. Jest też, pojawia się również Sabine Wren. Cody wykonuje rozkaz 66 na Obi-Wanie, a Obi-Wan gdzieś tam się kryje na obrzeżach Atlas Areny. Tego pana tutaj też znam, zresztą nie trudno go nie znać. Polish Luke Skywalker cosplay. Wszystkie w ogóle Instagramy również znajdziecie w opisie. O, będzie czerwiec. Kto będzie w czerwcu w moje urodziny? O! Wielką prequelową trójcę. Tutaj oczywiście dostałem i dobrze, ponieważ lubię wszystkie trzy postaci. Jest też inicjatorka tego wszystkiego, całego tego kalendarza, czyli Zuza. Tą panią, myślę, doskonale znacie, czyli Szysza Cosplay, która ma chyba najładniejszą Asokę w Polsce. Znowu mamy Cody'ego oraz Obi-Wana. Cody to jest tour fantasy cosplay. Tutaj mamy bodajże Silent One cosplay. Tutaj bardzo ładna Amidala. Mamy również 501 Legion. I kilkoro Sandtrooperów. No i najlepiej, bo w grudniu mamy śnieg. I jak mamy śnieg, możemy otworzyć
pewną bardzo ładną scenę z trailera do The Force Awakens. Mowa tutaj o Kylo Renie, a dokładnie jest to Damian, którego z konwentów myślę dosyć dobrze znacie. Nie zawsze chodzi on w Kylo Renie, ostatnio częściej chodził on w Thanosie. A co za tym idzie, na pewno jeśli byliście na ostatnim Pyrkonie, czy na poprzedniej edycji, czy tegorocznej edycji MFK IGM, no to na pewno Thanosa widzieliście, bo przykuwał uwagę, to bez wątpienia. No i cóż, co bym mógł jeszcze tutaj rzec na temat tego kalendarza? Jak mówiłem, jest to bardzo fajna inicjatywa, zdjęcia są naprawdę bardzo ładnie wykonane, więc zachęcam was, koniecznie kupujcie te kalendarze, jeśli jeszcze nie macie powieszonego kalendarza na ścianie, a jak już macie, no to no kto wam zabroni nie mieć dwóch, tak na tą sprawę. Ja tutaj mogę powiedzieć, że jest to naprawdę dobra inicjatywa i wspieram jak najbardziej Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, co prawda mamy jeszcze jakieś półtora miesiąca, czy miesiąc. Ja sam w tym roku również będę zbierał w swojej mandaloriańskiej zbroi. Planuję pojechać do Warszawy i wraz z innymi znajomymi z Mandajaim będziemy chodzić i będziemy zbierać do puszek, więc jeśli nas spotkacie, no to koniecznie podbijcie, zróbcie sobie z nami zdjęcie, wrzućcie jakieś tam 2 złote przysłowiowe. No i cóż, myślę, że o to też tym tak naprawdę chodzi. My jako cosplayerzy, czy to aktywni, czy bierni, tak jak ja, no mamy z tego radość, ponieważ możemy pomóc, możemy też pochodzić zbroi. No i właśnie, ma to też cele charytatywne, więc no jak najbardziej. Czy to właśnie, jeśli wrzucicie do puszki, czy kupicie taki kalendarz, czy jakiś inny fan, no to na pewno wspomnijcie Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. No ale dobra, bo się trochę już rozgadałem. Jak mówiłem, wszystkie Instagramy na dole, przede wszystkim link do aukcji również na dole. A i co też najważniejsze, bo tego nie wspomniałem, nie będzie to licytacja, jak to w przypadku właśnie bywa. Zapłacicie jednorazowo. Jak kupicie kalendarz za te 30-35 zł bodajże, to nie płacicie niczego więcej, no poza kosztami oczywiście wysyłki. Jeśli natomiast ten weekend będziecie w Warszawie na warszawskich targach fantastyki, również będziecie mogli nas spotkać i również będę chodził w swojej zbroi, więc też koniecznie podbijcie. No i cóż, to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć i do zobaczenia w następnym materiale.